innowacyjny system belek na pasie. Rękawice. Ochraniacze. Tarcze. Ubrania. Odzież klubowa. Czyli wszystko, czego potrzebujesz na treningu i poza nim. sparringpartner.pl. Pewnie, jasne, fotki ważniejsze. Cześć, dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparringpartner.pl, a dzisiaj ze mną kolejny mistrz Polski, Filip Maksimowicz. Cześć. Cześć. Filip, to nie był łatwy turniej, tak mi się wydaje, dla Ciebie. Ci przeciwnicy, wysoki poziom. Powiem tak, na pewno to nie był łatwy sezon. Myślę, że to był taki komplet całych wszystkich tych przygotowań, wszystkich startów i jakby się zwieńczyło to na Mistrzostwach Polski. No i tak, nie było łatwo, ale ważne, że skończyliśmy to dobrze. Z czystą głową możemy odpocząć i ruszyć z nowym sezonem. Rozmawiałem z Twoim przeciwnikiem z walki finałowej, z Pawłem, że Ty masz takie początki, w którym jakby pozwalasz się tym przeciwnikom wyszaleć. Oni sobie myślą, mam go. A ty po półtorej minuty masz takie, nie masz. No taka jest nasza taktyka, choć chcemy też i tak troszkę zmienić, ale tak, na początku staram się więcej szukać, obserwować przeciwnika, patrzeć co tam, gdzie można ewentualnie wsadzić. No zdarzają się walki, że tak, kończę tam w 30-20 sekund walki, ale jak nie kończę, no to wtedy obserwuję. Zawsze jestem przygotowany na końcówkę, żeby tą porządną taką końcówkę zrobić. Zresztą to będzie na pewno widać na nagraniach, że te ostatnie minuty są dla mnie konikiem i zawsze jest w miarę do przodu. No ta końcówka jest naprawdę mocna, to zawsze też na temat... O Jezu, widzisz, teraz zabrakło mi słowa. Wrócimy do tego. A propos tych końcówek, generalnie jest tak, że ludzie zazwyczaj kończą, a ty zaczynasz tam, gdzie oni kończą. I myślę, że to jest rzeczywiście taka twoja przewaga nad całą resztą, jedna z kilku, których jakby ludzie nie potrafią, a ty to umiesz? No z tego, co obserwujemy, to chyba tak. Chyba jednak ta końcówka robi swoje. To jest tak naprawdę końcówka jeszcze, nie wiem, w kadetach może już wprowadzaliśmy w Olecku tą końcówkę. Na początku tam było 15 sekund, potem zwiększyliśmy 30 sekund. Teraz to już jest nawet do minuty potrafimy dochodzić, żeby ta większa intensywność była. No bo nasze karate bardzo się rozwija. Już nie ma tego tłuczenia się typowo strzał za strzał, tylko trzeba dużo się ruszać, dużo atakować, dużo blokować, więc no trzeba też mieć i więcej siły i być przygotowanym, żeby większa wydolność, większa wytrzymałość była na te ostatnie części walki. A widzisz, to moje porównanie, o którym zapomniałem przed chwilą, miało być do Patryka Sypienia. Zapomniałem, jak Patryk ma na imię, przepraszam. Że on też jest taką lokomotywą i ty, kurczę, rzeczywiście taki lokomotywowy styl zaczynacie uprawiać, ale to jest fajne i to się dobrze ogląda, że ci zawodnicy z wagi ciężkiej nie puchną tak szybko, jak czasem nawet w tych wagach niższych. No tak, tak, szczególnie to widać po tym, no bo już z Patrykiem nieraz walczyłem i w sumie zawsze te końcówki to myślę, że czy my wewnątrz siebie czujemy i Patryk ostro się napala, ja ostro się napalam, żeby te końcówki zrobić mocne, więc wychodzą jeszcze mocniejsze, no ale myślę, że tak, że jesteśmy jednymi z niewielu zawodników, którzy nastawiają się tak porządnie na te końcówki, no i działa. Moglibyśmy te walki od tyłu puszczać. Jeżeli byś puszczał od tyłu, no to by ludzie mówili, co tam się dzieje na koniec walki, co nie? Nic nie bije, coś tam tylko skacze, ucieka na boki, to tak, to średnio by było. Ale jak puszczamy od tej dobrej strony, to napięcie rośnie. No i o to powinno, tak powinno wyglądać. Czy jesteś zadowolony z dzisiejszego startu? No z dzisiejszego startu jestem zadowolony. Powiem tak, nie wiedziałem do końca, czy wystartuję, bo troszkę mnie zmogła choroba, mocne uczulenie. Ale podjęliśmy decyzję, że chcę wystartować. Bardziej to też było na zasadzie psychicznym, żeby ten nie za ładny sezon, nie był to wymarzony sezon, ale zakończyć go porządnie. Fajnie, że też się trafiła to w finale dogrywka, więc to też była walka psychiczna, że trzeba było się przełamać. Nie tylko zrobić swoje, ale się przełamać psychicznie, bo fizycznie okej, już tam wiadomo, koniec sezonu człowiek może być lekko zmęczony, ale psychicznie najważniejsze, że zrobiliśmy ten dwa kroki przed przeciwnikiem i na szczęście skończyło się na pierwszym miejscu. Filip, jeszcze jakbyś miał ze swojej perspektywy podsumować te 51. Mistrzostwa Polski, to jaki dla Ciebie to był turniej pod względem organizacyjnym i poziomu i Twojego odczucia? Myślę, że tak. Mamy koło godziny 18, więc czasowo jest okej. Okay.
Myślę, że chyba według harmonogramu to w miarę się skończyło. Tak, 15 minut chyba później niż dokładnie zakładali. Walki w miarę szły spokojnie, było trochę dogrywek, ale to nie były naciągane dogrywki, tylko naprawdę lepiej dać dogrywkę niż przeciągnąć kogoś walkę, więc to też było okej. No i poziom sędziowski też był na dobrym poziomie, no mówię. Ja jestem ze swojego startu osobiście zadowolony. Gratuluję też wszystkim innym medalistom 50. pierwszych mistrzostw Polski i cieszę się, że tu byłem. Nokauty robiły wrażenie. Robiły. Tak jak obserwowałem, to było dużo nokautów. Fajne to było widowiskowe. No i będzie co na pewno dla sparring partner powycinać, porobić reelsy, jakieś krótkie filmiki, na pewno coś. Taki mam plan. No. Może w samochodzie już to zrobię, to będzie całkiem niezłe. Albo będziemy jechać na kolację, to ja już zacznę, wyjmę kompa. Oho, no, to jest do plan. Wyboru, do koloru na pewno. No, I kategorie kobiet, i kategorie facetów obie szły równo. Tak naprawdę większość walk finałowych kończyło się iponem niż werdyktem. Więc dobrze, że to oglądało dzisiaj. Filip, bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Mistrzostwa Polski to jest fajny turniej, który warto wygrywać, bo to jest naprawdę pewien poziom, trzyma cały czas. Także cóż, ja Ci życzę kolejnych sukcesów. No i widzimy się pewnie w kolejnym sezonie na Pucharze Europy. Tak, tak. Jeżeli, w sensie jeżeli, no na pewno jeżeli nic się nie stanie po drodze, to na pewno wystartuję, no bo po to też się przygotowujemy. Dobrze, gratulacje. Dziękuję.